Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W minionym tygodniu władze nieuznawanej przez społeczność międzynarodową Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej zwróciły się o pomoc do Rosji. Zwróciły się władze Republiki Naddniestrzańskiej w związku z blokadą gospodarczą, jaka ich zdaniem jest wprowadzona ze strony Mołdawii. 28 lutego 2024 roku władze Naddniestrza zwołały niezapowiadany zresztą wcześniej nadzwyczajny zjazd deputowanych ludowych. Ten zjazd zorganizowano w stolicy Naddniestrza, Tyraspolu, w Pałacu Republiki, a takim oficjalnym, właśnie powodem tego zgromadzenia miała być presja gospodarcza ze strony Mołdawii. Chodzi tutaj o Nałożone od 1 stycznia bieżącego roku przez Kiszyniów cła, które nadniestrzańskie firmy muszą płacić do mołdawskiego budżetu. No i tutaj pojawiają się właśnie te uchwały, które wzbudziły tak wiele kontrowersji, tak wiele emocji także na tak zwanym kolektywnym zachodzie. Ponieważ uczestnicy tego kongresu przyjęli uchwałę w sprawie apelu do Federacji Rosyjskiej. Ta uchwała. Przewiduje zwrócenie się do rosyjskiego parlamentu, do, Rosji, do Rady Federacji i do Dumy Państwowej z prośbą o, jak to tam sformułowano, wdrożenie środków, które miałyby na celu ochronę Naddniestrza w warunkach zwiększającej się presji ze strony, ze strony Mołdawii. Tak to mniej więcej zostało sformułowane. No i w tym tekście też napisano, że. Terytorium Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej jest obszarem, na którym przebywa ponad 220 tysięcy obywateli Federacji Rosyjskiej. No i jedna z, jeden z najbardziej takich kontrowersyjnych fragmentów tejże, tejże uchwały mówi o. Jak to określono, cytuję, wyjątkowo pozytywnych doświadczeniach rosyjskich operacji pokojowych nad Dniestrem. Takie tam słowa padły w tym, w tym, w tym tekście. Jest też mowa o Rosji jako gwarancie i mediatorze, jeśli chodzi o proces, proces negocjacji. Uchwała zawiera także apel do Społeczności międzynarodowej, gdyby doszło do zaostrzenia tej właśnie relacji między Tyraspolem a Kiszyniowem, chodzi o to, aby to właśnie załagodzić, aby zapobiec w ogóle takiemu wzrostowi, wzrostowi napięcia. Ten apel ma, miał, zostać być, miał być wysłany do Organizacji Narodów Zjednoczonych, do Wspólnoty Niepodległych Państw, do Parlamentu Europejskiego, do OBWE i jeszcze chyba do Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża. W każdym razie o, o ten apel miał, miał także objąć czy być wysłany do uczestników negocjacji z tego formatu, takiego znanego, jeśli chodzi o ten obszar 5 plus 2, czyli Mołdawia, Naddniestrze, OBWE, Rosja, Ukraina, no i obserwatorzy z Unii Europejskiej i Stanów Stanów Zjednoczonych. Padła też w tej uchwale taka twarda deklaracja o tym, że Naddniestrze będzie chronić swoją tożsamość samość, prawa, interesy, jak to określono, narodu Nadniestrzańskiego, i, 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 z, z i że nie zrezygnuje z obrony tych, tych praw, będzie się opierać przeciwko wszelkim szantażom, naciskom zewnętrznym, i tak dalej, i tak dalej. No, musimy sobie zdawać sprawę, że. Naddniestrzańska Republika Mołdawska czy Mołdawska Republika Naddniestrza, jak kto woli. Pod względem prawnym, pod względem prawnym podkreślam, jest, jest to region autonomiczny we wschodniej Mołdawii. Natomiast de facto, faktycznie, e Prawda, czysto realistycznie jest to niezależne państwo yy, mające, mające swoje, swoje granice, swoją armię, swój, swój rząd centralny, yy, swoją yy, stolicę, no, nie na arenie międzynarodowej. Tyraspol, ale jak mówię, jest to w sensie takim strategicznym zupełnie osobny, osobny region, który obejmuje tereny położone na lewym brzegu Dniestru. No i właśnie, a, a oprócz tego lewego, lewego brzegu Dniestru także prawobrzeżne miasto Bendery. Tak właśnie taki pas. Pas ziemi stanowi Naddniestrze o długości około 200 km i średniej szerokości około 12 do 15 km. Naddniestrze oderwało się od Mołdawii w roku 1990, natomiast niepodległości Naddniestrza nie uznało żadne państwo, w tym także Rosja. Rosja również nie, formalnie de jure nie uznała, nie uznała niepodległości Naddniestrza. Natomiast no, ta sytuacja w Naddniestrzańskiej Republice Mołdawskiej zaczyna coraz bardziej przypominać sytuację, która w mojej ocenie panowała, panowała w Donbasie niedługo przed 24 lutego 2022 roku. Pamiętamy zresztą wtedy, że właśnie te samozwańcze Republiki Doniecka i Ługańska Republika Ludowa zwróciły się do prezydenta Władimira Putina o Najpierw o uznanie niepodległości, a potem, właśnie, o przyjęcie w skład Federacji Rosyjskiej. Ta retoryka władz w Tyraspolu obecnie dosyć mocno przypomina retorykę tych sił w Donbasie jeszcze w 2021 roku. Jest też mowa o naruszaniu praw miejscowej ludności, podkreślanie właśnie tego, że. Zamieszkują Naddniestrze ponad 220 tysięcy obywateli Federacji Rosyjskiej, prawda? Więc to wszystko układa się w pewną, w pewną całość. Gdyby rzeczywiście doszło do jakiegoś konfliktu między Naddniestrzem a Mołdawią, czy też, do, czy też gdyby z Naddniestrza została wypro, został wyprowadzony atak w stronę Ukrainy, no niewątpliwie zwiększyłoby to w sposób. W sposób bardzo istotny te zdolności operacyjno-strategiczne, jakie posiadają obecnie Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej, biorąc pod uwagę to, że kontrofensywa ukraińska, tak zwana kontrofensywa ukraińska latem ubiegłego roku, no praktycznie w żaden sposób się nie powiodła, a Rosjanie przejęli inicjatywę na całej długości, długości frontu, no to jednak otworzenie kolejnego byłoby absolutnie destrukcyjne dla, dla Ukrainy. Też musimy sobie zdawać sprawę, że Naddniestrze jest regionem strategicznym dla Moskwy z tego względu chociażby, że jest oddalone o około 50 kilometrów od Odessy. Zatem, otwarcie takiego kolejnego, kolejnego odcinka, właśnie walki, no niewątpliwie byłoby, mogłoby stać się czymś, co anglosasi nazywają game changerem, czyli no przejęciem inicjatywy strategicznej i, i, i zmianą całej, całej sytuacji strategicznej na ukraińskim teatrze, teatrze wojny. Dziękuję Państwu za uwagę. Szanowni państwo, zapraszam państwa serdecznie do odwiedzenia księgarni geopolitycznej, gdzie w sprzedaży jest między innymi moja książka pod tytułem Polska myśl geopolityczna w latach 1989-2009. Książka pokazuje genezę takich koncepcji, chociażby jak międzymorze czy trójmorze, pokazuje kształtowanie się tej współczesnej polskiej myśli geopolitycznej III Rzeczypospolitej. To także zakupy w księgarni, to oczywiście także wsparcie dla podcastu geopolitycznego. Zapraszam Państwa serdecznie na geopolityka.info.